ćwiczeniach powiatowych zorganizowanych nad zbiornikiem wodnym Słup wzięli udział jaworscy strażacy oraz dwie grupy ratownicze z Wrocławia i Legnicy. Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody. Pierwszy dotyczy podjęcia osoby, która spadła z korony zapory na zbiorniku Słup. I tutaj przyjęliśmy, że ratownicy dostaną się do tego poszkodowanego z wykorzystaniem sani lodowych. Drugi epizod dotyczy podjęcia osoby, które płynęły na łódce. Niestety ta łódka się przewróciła. Jednej z osób udało się pozostać na powierzchni wody, znajduje się przy łódce, natomiast druga osoba znalazła się pod wodą i tu działania będzie prowadzić grupa nurków. Część praktyczna została poprzedzona szkoleniem teoretycznym. Swoją bogatą wiedzą oraz doświadczeniem podzielili się strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Wrocławia. Każde ćwiczenia podlegają ocenie, ponieważ staramy się wyciągać wnioski. Ćwiczenia bez podsumowania, bez wyciągnięcia wniosków nie pchałyby nas do przodu, to znaczy nie motywowały do tego, żeby się rozwijać. Także jedyną oceną jest to ocena, którą wyciągamy sami dla siebie, po to, żeby nasze działania były jeszcze bardziej profesjonalne i skuteczne. Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się kilka akwenów wodnych, z których bardzo często korzystają turyści. Szkolenia specjalistycznych służb na ich terenie są więc koniecznością. Te akweny, które mamy na terenie powiatu jaworskiego, muszą być odpowiednio rozpoznane, no i przez to odpowiednio zabezpieczone. No, grupy specjalistyczne mają w obowiązku zapoznania się z każdym akwenem, który mają w obszarze chronionym. Także z częstotliwością, powiedzmy raz na dwa lata, taka grupa odwiedza nas tutaj, natomiast my w zasadzie ćwiczenia wodne realizujemy każdego roku, te w zakresie podstawowym. Mamy to szczęście, że na terenie naszej gminy i wielkim walorem tej gminy jest zbiornik Słup. To ponad 500 hektarów wody, z której korzystają mieszkańcy naszego regionu, naszej gminy, powiatu jaworskiego. Stąd też działania, które dzisiaj obserwujemy z brzegu, działania naszych strażaków i ochotników, i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wywołują tylko pozytywne emocje, ponieważ dzięki temu możemy czuć się bezpieczniejsi. Strażacy ćwiczą, ekstremalne scenariusze dzisiaj tutaj są realizowane na wypadek, gdyby kiedyś rzeczywiście trzeba było komuś gdzieś pomóc. Nasi strażacy w ramach tych ćwiczeń będą nabywali i na pewno zdobędą odpowiednie umiejętności. W tym roku poza strażakami z JRG Jawor w ćwiczeniach brali udział strażacy ochotnicy z Męcinki, Przybyłowic, Mściwojowa, Marcinowic i Jawora. Wytypowaliśmy jednostki, które w pobliżu swoich siedzib mają zbiorniki wodne i oni najprawdopodobniej i najczęściej mogą być dysponowani do wszelkich zdarzeń na obszarach wodnych. Strażacy podkreślają, że ćwiczenia praktyczne to najważniejszy element w procesie doskonalania zawodowego strażaków.